There ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock. A ja jestem Raja. A to jest Borderlands. To, od czego wszystko się zaczęło. Tak jest. Wracamy trochę po przerwie. Przerwa była spowodowana tym, że miałem jakieś błędy. Gra nie chciała mi się odpalić. Ale po prostu Rock musiał podłączyć monitor. Nie no, udało mi się to odpalić, korzystając z porad zamieszczonych na YouTubie. Także wszystko jest cacy teraz. Pięknie i cacy. Dokładnie. Mam nadzieję. Cechą tych dodatków jest to, że kurczę, za każdym razem zaczynamy na początku i trzeba się przebijać przez te wszystkie okolice, ale chyba nam to wybaczycie, bo zabawa jest przednia, to bez dwóch zdań. No, dokładnie. Zawsze można sobie przypomnieć, jak się w to grało. No właśnie. Jak to się grało w zasadzie? Ups! Chciałem przyspieszyć, a wysiadłem. No, to właśnie o tym była mowa. Spokojnie, ja przed chwilą biegłem altem, tak jak w Skyrimie, także luzik. Jak to się dopalacza używało? Chciałem to rozwalić? Tak. No właśnie, mamy trochę inny samochód i... Wow! Dobra. Ej, dostałem jakiś achievement. Tak? No. A widzisz, oto ja tu zapierdzielam rakietkami, a to ty zbierasz laury, no. A ty nie dostałeś jakiegoś? Jak to się przyspieszało? C, kontrol... Rock, zaraz wypuchniemy, to znaczy, że to był wrong baton. Lubisz batony? Lubię baton. Na razie bez bólu przejeżdżamy przez to całe towarzystwo. No dlatego, żeś mi się przebił. O, znowu coś strąciłeś? Tak, ja tak strzelam bez pustych przelotów, tak jak lubimy, nie? O mój Boże, tęskniłem, to jest taka jazda. Tak, nie trzeba się za bardzo spinać ani nic, po prostu jedziesz i napierdzielasz. Kocham ten świat postnuklearny, kurczę. No. A już żeśmy... O, o, uwaga, uwaga! Rok, jak musisz iść do toalety, to powiedz no, to zrób pauzę. Tu chyba trzeba jakoś inaczej sobie z tym poradzić problemem. Mówisz? Dobra. No, no. Czyli z buta ścielemy trupa. Jakiś ten, śmietnik lata. Dobra. Aha, dobra, to tak się tu gra. Roja wkroczył do akcji, to ja mogę tylko obserwować z bezpiecznego dystansu. I podawać amunicję tonami. Wysyłam ptaka. Okej. Okay. Tęskniłem za tym hasłem, jak Boga kocham. No to dokładnie. Jest po prostu cudowne. Mimo, że używaliśmy tego hasła już potem we wszystkich innych grach, tak których w ogóle nie miało to racji bytu i sensu. Czekaj, tu chyba można przeskoczyć autem. A, można, można. To zapraszam na okay. Siodełko. Wow! O, teraz się pomyli. Widzę, że ty też już zapomniałeś klawisze. Tak, dokładnie. Ciśnij, hopej. No nie mam turbo do ładowania, bo nie wiem jak. Aha! Odkryłem! O my god! Nie! To w tym momencie! Ten już nie przyjedziemy, musimy się przebijać już na pieszkę. O, walisz we mnie! Nie, w śmietnik! Czekaj, ściszę trochę, żeby cię tu nie zakłócać. Spoko. Nic nie stanie mnie zakłócić. No tak, to troszkę obniżymy. No muzyczka tak. Ładnie przygrywa, niech sobie przygrywa. A ja przez to, że zmieniałem chyba mychę, muszę sobie ustawić teraz key bindings. Dobra. A wieżyczka to było bodajże... Kurde, pyro. Dobra, srać tam na razie. Idę do ciebie. Oh yeah. W imprezie. To jest cudowne po prostu, no. No, no, no. O, jest. Ale mój kwasowy rewolwer. Dalej lucik nie jest pod... Nie jest w twoim guście. Nie jest twój deseń. Co, co, co? A lut, tak, to prawda. No, ty tam szukasz czegoś fajnego pod siebie, nie? A cały czas są te ogniowe karabiny.
Masz klasową strzelbę? Nie. Ja w ogóle nie mam żadnych elementali. I żyjesz. Żyję, jest mi z tym dobrze. Nie mam kredytu we frankach. Czego chcieć więcej? No to prawda. Spoko, wybronię się. Wybroniłem. Hektor rozpierdol się włączył. Dobrze. Znowu jakiś. Okej, okay. Zwalisty Trwalu, gdzie tym razem? Naprzód, prosto, tam gdzie nas oczy poniosą. Okej. Okay. A, granaty tu jeszcze były, pamiętam. Dobrze. No i tak nie zdążył dolecieć nawet. No niespecjalnie mu się to udało. Dobra, wezmę sobie ten karabinek. Ten niekoniecznie. Rok, kwasisz. To prawda, troszkę tak. Kwasisz, a ja kokrzę. Dobra. O nie, teraz... przez tą samą tą. To zaczyna być monotonne. O i tam, Borderlands nigdy nie jest monotonny. Nie, ale chciałbym wreszcie zobaczyć, wiesz, nowe potwory, nowe bronie. A zaś te latające szmergle. Szmergle, nie mogę, mi się od razu przypomina twoje prymitywnie, któreś tam. Naprawdę? No. Captain Obvious. Co, co? Captain Obvious. Kto, ja? No. Oh, really? Ja, really. No jestem twoim fanem, to wiesz. A ja twoim, no. Tak fajnie w sumie, nie, Rob? No tak. Przynajmniej, wiesz, co by się nie stało, to każdy z nas przynajmniej będzie miał jednego fana. Zajebiste. Polać mu wódki, mądrze gada. Ja jak mądrze gadam, to znaczy, że już wódkę miałem polaną. Chyba rozlaną. Ty masz dzieci, żonek, człowieku. No wiem, wiem. Co wam to zapowiedziałem? Ciśniemy. To u ciebie się wódka leje, jak cię Roy odwiedzi. To naprawdę piękne chwile. Oj, dalej wspominam. Ja cię odwiedzę za niedługo. No wiesz. Moja oferta jest co? Uważaj, na głową ci latają, kolesie. Ja wiem, ale to jest, wiesz, taki okres bardzo przedświąteczny. Ja nie wiem, co na to żona. No wiem, wiem, wiem. Ale garść materiałów wyszłaby pewnie znów epicka. Wow. Nawet nie mów. Ludzie do dzisiaj oglądają rock'n'rollowy Minecraft. Serio. Cały czas tam komentarze lecą. I co drugi komentarz to podeślij tekst Turpaka. Nie wiem, o co chodzi, ty pewnie. No nie. Co tam, byku? Nie do przebicia, kurde, Minecraft. To jest, kurde, zawsze ten... Mnóstwo radości, naprawdę. Mnóstwo. No. A, dotarliśmy do tego miejsca, do którego powinniśmy byli dotrzeć, to żeśmy się nie przebili przez to, czy żeśmy się... Boże, ale tu pan, oczywiście, teraz będą mechwariory. Czuję się, jakbym miał déjà vu. Jak wściekły kociak z Matrixa. No właśnie, może wy znacie odpowiedź na pytanie, dlaczego dodatki nie zapisują save'ów. Tych... No, lokacji, point, no. Bo wszystko inne mamy zapisane, bez żadnego... Ale wiesz co, no może okolice są te same, okoliczności też, ale przynajmniej teksty się zmieniają. No, nasze na pewno. Teksty. Roka trzeba tak delikatnie naprowadzić na to, żeby skumał na widok. Wiesz co, ja... Tak przypomnieć, żeby się z transu wyrwał na sekundę. Wiesz co, to jest tak, już mi ktoś nieraz powiedział, że jestem odrobinę tępy. Bo nie mam podzielności uwagi. No nie mam, jestem odrobinę tępy. No jakoś trzeba z tym żyć, nie? Jaki tekst. No tak, moi widzowie doświadczają tego maksimum 3 razy dziennie. Ja muszę się z tym borykać całe życie. I moja wiesz, żona też. O wielu osobach bym powiedział, że są tępi, ale o tobie, no. Nie mam podzielności uwagi, to... Ty czytałeś więcej książek niż ja użyłem papieru toaletowego, kurde. Nie, rok jest bardzo tępy. Ja pierdolę, no. Uważasz, że przesadziłem?
O jeden nabój za daleko. Kurde, jak ja tęskniłem za tą gierką. Naprawdę, już się bałem, że... Chcę się zniknąć, pojawić się w tym wnętrzu i przytulić cię od środka. Czekaj, co ty? Dobre. Co tam? A wiesz co, mam tu małe dylematy, a pobawię się inną spluwką. To jakbyś chciał amo, to tutaj masz. I z tym sisiorem. Wow, gdzie amo? Ale pod machine guna? Tak. Dzięki. Grubas. Grenadesy. I wieżyczka. Nie pamiętam, czym się rzucę. Spróbuj G. No. No, gin. Dewastator padł. Fantastyczne są te poczwary. No, ekstra. Tak jak ci kiedyś mówiłem, bardzo lubię nadupiać w te duże. Fajnie wtedy siadałem. Nie trzeba się specjalnie zastanawiać nad celowaniem. Tylko walisz, czym masz. Ćpasz czy grasz? My gramy i dobrą zabawę przy tym mamy. Kolejne. A. Nie. To jest bardzo nieładne. Ja pierdzielę. Mała ciku-ciku-cinka. Chinka ciku-ciku-cinka. Ale mi... Przysrała twoja postać strasznie. No właśnie, what the hell is wrong with you? Nie, coś tam, żebym ruszył mordę, że nie będziesz mi cały dzień poświęcał, żebyś podnosił moją dupę. No pojechałeś brzydko. Co za chamstwo. Kurde, jak ja nie lubię tych granatów. Ale to zależy, jaki masz typ. No widzisz, tu leży mój granat, bo nikt do niego nie podszedł łaskawie. No właśnie. Tak, bardzo mądre. Profilaktyczny strzał w granach oddalony od ciebie o 30 centymetrów. No to typowo... Królik na spadek to za mało. To jest typowy materiał na Jackass. Tak. No właśnie myślałem, że będzie mały Jackie, a tu... A tu nie nic. Bardzo. O! Teraz zmienię ten, zmienię... Zmienię auto. Dużą furę, jak Stango i Kesha. Woo-hoo! No, brawo, Rock! Spoko. Faktycznie. To jest... jest inny wosk. Słuchaj, wosk w niektórych sytuacjach jest bardzo istotny, czy nie? A na Andrzejki na przykład. Wiesz co, uraczę cię wymownym. Fucking. No dobra, nieważne. Spróbujemy przeżyć. Run like hell! Rok, kiedy jedziemy zobaczyć Wielki Kanion w USA? Nie wiem, przy pierwszej najbliższej okazji. Dokładnie. Ktoś chce nam ufundować bilety? Gwarantujemy fajny materiał przywieziemy z tamtą. Dokładnie, będzie naprawdę dobry. Zrobimy Jackass w kanionie. Tak. No i zadedykujemy to temu, kto nas wysłał. Dokładnie. I dodamy cię do znajomych. Tak. Nawet jak będzie to pasztet podliszki, to i tak będziemy o nim dobrze mówić. O Boże. Nie rób z nas jakichś sprzedajnych, wiesz, tam w ogóle. Słuchaj, no pasztet podliszki poważna firma, ja zresztą bardzo lubię. Ja zresztą bardzo lubię. Jak Truman Show, kurwa. I dobry jest szalon, a to moje okulary marki Ray-Ban. Truman Show, boski film, no. Świetnie, to dużo gadać, no. Nie, też zauważyłeś w pewnym momencie, że Jim Carrey starał się jakby troszeczkę oderwać się od schematu głupka w celu zagrania w czymś poważnym i zdobycia Oscara. Nie, wiesz co, ja nie wiem, czy to... Znaczy, chyba faktycznie chciał zerwać z tym schematem, ale czy ja wiem, czy on tak celował w Oscara, czy mu zależało na tym? Może nie. Bardzo zależało. To pokazuje, tak, Truman Show, to pokazuje Człowiek z Księżyca. Nie wiem, ale Człowiek z Księżyca to jest starszy film, wiesz? To jeszcze zanim on tak zabłysnął, wiesz? To było przed Truman Show, Człowiek tak, z Księżyca? Tak. To był jeden z bardzo wczesnych filmów. Kurczę, ale ciężki film, nie? No. Jeszcze wspomnienia słonecznego, coś tam, Sunshine Memories of the... Nieważne. Nie wiem, ale jest jeszcze taki jeden film. Philip Morris, fenomenalny film. Strasznie się przy nim bawiłem dobrze. No.
Tam on miał potem jeszcze taki mały spin-off, że chciał zagrać w czymś mrocznym, tam było coś o liczbach, jakiś horror. Ale słabo. Cały czas widziałem w nim tego pajaca. To tak samo jak kiedyś był Tiller, gdzie główny morderco był Danny Glover. Seryjny morderca Danny Glover. Oro! Chodzi? No to wiesz, no lata treningu, nie? Lata treningu, no. Czasem warto wrócić do tej samej dziurki. Kurczę, nie słyszę silnika gry. Znaczy, co ja pierwsze? Silnika wozu? Silnika samochodu. Pamiętaj, na rozpędzie, a ja ci dodam... Jedziemy! Myśmy tak failowali dokładnie ostatnio. I myśmy gdy wyszli, nie? Tak, tak, ja wiem już, gdzie przejście jest. Ja pierniczę, ale déjà vu, ale déjà vu. Aż. Ale to, wiesz co, tak dawno nie było odcinka, że chyba nikt tam nie będzie miał za złe. Nie pamiętają, co było w ostatnim, także mogliśmy się nie ujawniać. Okej, okay, kikusiam, z kikusiam dla ciebie ze strzelbusią. Gotowusią do rozpierdolusia. Tara! Mam cały catering kanapek dla wszystkich. Każdy znajdzie coś dla siebie. Kurde, zgłodniałem. Rock? I need your dick. Podniosłeś się? No nie za bardzo. To może na tym spróbuj. A co ty robisz w łaski swoje, jeśli można zapytać? No nie morduję ich, żeby ci dać szansę na second winda, czy jak to się tutaj nazywa. Ale mogłeś mnie profilaktycznie leczyć. To coś ty robił, podziwiałeś widoki. Zobaczysz na filmie. Aż się boję, pewnie dubałeś w nosie. I ulepiłeś bałwanka i patrzyłeś, o kurde, jestem zdolny. Mały Rocky z boki rzeźbiarz. To już niedługo będę lepił bałwana z synem. No tak. Kurczę. Wyobrażam sobie, właśnie sobie wyobraziłem, jak ja bym ze swoim synem robił bałwana. Pewnie byśmy go zrobili tylko dlatego, żeby przeprowadzić na nim potem wspólny morder. I już założę się, że wiem, gdzie byś przyczepił marchewkę i dwa węgielki. No, dobra. Wesołek się znalazł, cholera jasna. Kocham naciskać tak energicznie, psychopatycznie ten Enter. Więcej ammo, więcej! Kurde, mi Enter nie działa, co jest? Nie mogę Enterem zatwierdzić, no mein Gott. Dobra, na szczęście mam tylko... Dobra, i jeszcze co? SMG sobie kupię. Ammo do SMG, w sensie. Rod, słyszysz? Dobra. Tak, jak najbardziej jestem tutaj. Słyszysz? Tak, znaczy co?